Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło spotkać się z Państwem. Chciałabym Państwa zaprosić do edycji programu Gotowanie na ekranie. Będzie to cykl filmów nakręconych i emitowanych na YouTubie. Będę miała przyjemność Państwa zabrać i rozsmakować w kuchni kujawskiej, która charakteryzuje się głównie potrawami mlecznymi, zbożowymi. Troszeczkę będzie się też przewijało potraw z mięsa. Jest to kuchnia bardzo smaczna, jest to kuchnia bardzo prosta, powiedziałabym fit jak na te czasy, bardzo zdrowa. Zapraszam Państwa na pierwszy odcinek, w którym zaprezentuję Państwu potrawę. Proszę Państwa, będzie to potrawa prosta w przygotowaniu, jednocześnie wykwintna i codzienna, i świąteczna. Można ją będzie podać na ciepło i na zimno. Będzie to fałszywy zając, znany też pod nazwą ślepy zając. A dlaczego ślepy, to Państwo się przekonają na końcu. Nazwa bardzo charakterystyczna dla tej potrawy. Do sporządzenia tej potrawy będziemy potrzebować dwa rodzaje mięsa. Będzie to karkówka i łopatka. Będą to ziemniaki gotowane w mundurkach. Będzie słoninka wędzona, będą bułeczki zalane mleczkiem, jajka, cebulka i przyprawy, sól, pieprz i majeranek. Jak wspomniałam, jest to kuchnia prosta, szybka, wykwintna i bardzo smaczna. Mięso włożymy do jednej większej miski. Łączymy, jak powiedziałam na wstępie, są to dwa rodzaje mięsa, aczkolwiek myślę, że można by było również użyć mięso może innego rodzaju. Przyprawy dodamy, pieprz, sól, majeranek. Ja lubię dosyć sporo pieprzu, żeby była ta potrawa wyrazista. W międzyczasie namoczę sobie w mleku bułeczkę, która też będzie nam potrzebna do przygotowania potrawy. Jajka. I teraz należy tę masę dobrze wyrobić. Przygotuję cebulkę, podsmażę ją na oleju, można również na smalcu, jeżeli jest w zasięgu dostępny. Przypomina mi się, jak jechałam do babci, że na przykład nagle się pojawili goście i babcia nie musiała myśleć nad tym, że ojej, nie mam nic, czym tych gości przyjąć. Wchodziła do spiżarni, miała pozaprawiane w słoikach kompoty, wiśnie, bo miała sad wiśniowy, więc wiśnie zasypane cukrem. Do tego ubiła śmietanę, już był deser. Wyjęła słoiki z zaprawami, zrobiła zupkę, jakaś fasolka po bretońsku. Okay, teraz cebulkę podsmażę. Ziemniaki można rozkruszyć w rękach. Nie trzeba tych wszystkich urządzeń, bo panie przygotowywały szybko, nie miały mikserów, nie miały blenderów, robotów cudownych. Wszystko najcudowniejsze były rączki. Wszystko panie przygotowywały własnymi rączkami. Babcia na przykład gotowała więcej ziemniaków w mundurkach. I następnie po obraniu pokroiła w plastry, poszła do spiżarni, wyjęła słoik z ogórkami. Pokroiła do tego cebulkę, ponieważ kury chodziły na podwórku, był dostęp do jaj, sama ukręciła majonez i była przepyszna sałatka. Bo potrawa ta była podawana i dla gości, w święta. Już zbliżamy się po trosze do końca. Ja sobie jeszcze przygotuję słoninkę, ponieważ to jest fałszywy zając, więc pokażę Państwu, czym to się charakteryzuje, dlaczego ta nazwa jest przypisana do tego zająca, więc jak wiadomo, zając suche mięso był szpikowany słoninką, żeby było wilgotne to mięsko, nie suche. Tak i my tutaj na końcu sobie poszpikujemy. Wykorzystam tutaj papier do pieczenia, który pomoże mi to mięso przygotować. Tego mięsa nam troszeczkę tutaj przybyło, ponieważ ziemniaki również zwiększyły objętość. Ja sobie tutaj robię tak. Wykorzystam resztę mleka. Tutaj sobie do ułatwienia pracy. Proszę.
Już jest jedna rolatka, w której jeszcze zostały umieszczone ugotowane jajeczka. I będzie ona taki miała charakter świąteczny. Czeka na upieczenie. Teraz przygotujemy drugą część. Dzięki Kujawskiemu Centrum Kultury będziemy mogli się spotykać od czasu do czasu i Państwu tutaj pokażę różne potrawy kujawskie. Będę się starała te smaki Państwu przybliżyć, zachęcić, rozsmakować tej kuchni kujawskiej. I teraz naszpilkuję roladę boczkiem, że nam wyjdzie taki a la zając. Jeżeli nie będziemy miały boczku, może być słoninka, może być podgardle. Myślę, że nawet jeżeli ktoś by miał jakieś kawałki kiełbasy, wszystko można zużyć. Już mi po głowie chodzi potrawa kolejna, która na myśl mi się nasunęła, ponieważ zostały na mnie jakieś tam produkty drobne. I tak jak to gospodyni wiejska na Kujawach myślała, zaraz zrobimy kolejną potrawę, taką niezaplanowaną. Będą to rzadkie pyrki, ponieważ zostały nam troszeczkę ziemniaków, cebulka podsmażona, troszeczkę będzie tego boczusia. Jeszcze posmarujemy mleczkiem na wierzchu. I wkładam do piekarnika. Wkładamy do piekarnika na 170 stopni. Wstępnie na godzinkę. Będziemy obserwować. Jeszcze świeża jest bardzo, bo jest jeszcze ciepła. By trzeba było ją troszeczkę wystudzić. A tutaj zobaczymy. A tutaj mamy z niespodzianką. No naprawdę, niam, niam. Nie wiem, które lepsze. Jeżeli ktoś bez jajeczka, to proszę bez jajeczka. Jeżeli ktoś potrzebuje dekoracyjnie, może zaraz wezmę jeszcze pół miseczek i dekorujemy. Zaświtała w tej chwili myśl, po prostu zostało kilka produktów, gdzie dołożę jakieś takie, które mam pod ręką i pokażę Państwu taką szybką zupę. Fit można powiedzieć prawie, że będzie to tak zwana kujawska zupa, rzadkie pyrki. Został mi się troszeczkę soku tutaj od soku właściwie, od pieczenia ślepego zająca. Wlewam sobie to do garnka. Pozostało nam troszeczkę boczusia, to ja podsmażę. Dołożymy warzywka, ziele angielskie i liść laurowy. Troszeczkę odrobina soli i pieprzu. Proszę Państwa, pozostałe ziemniaczki, które nam zostały też, miałyśmy do wykorzystania do tego naszego zająca. I będzie super pyszna zupka. Wykorzystam również zieleninę, którą miałam do dekoracji, żeby nic się nie marnowało, bo gospodyni była zawsze bardzo oszczędna. I w zasadzie jak spojrzała do lodówki, czy spojrzała do spiżarni, patrzyła co tam, jakie produkty są, to żeby się nic nie marnowało, to już przygotowała sobie na następny dzień, bo zupkę tę możemy jutro na obiad wykorzystać. Dorzucę łyżkę mąki, żeby zrobić taką zasmażkę, żeby wszystkie te składniki się połączyły. Wrzucam to do środka, zamieszam cyk-myk i mamy smaczną zupkę. Zapraszam. Fit, lekka, rzadka, nie jakaś gęsta, zawiesista, lekka, przyjemna. Na koniec wykorzystam resztę wszystkich zielonych warzyw. Proszę bardzo. Bardzo sprawdzająca się dla covidowców. Kujawska potrawa jak najbardziej. Jeszcze lecznicza.